Dobra, pozwolę wam wszystkim przywitać się. Cześć, cześć, za 7 minut papajowa. A już jest 30, już jest pół do. Dobra, idealna godzina, idealna godzina na stream. Awe, SCP istnieje. SCP Boy Bathwater! Ej, SCP Boy Bathwater by się sprzedawało jak ciepłe bułeczki. Czemu Sansgra nie jest na czacie? Proszę przestać. Możecie mówić APAP. APAP to jest skrót od Awe Pio, ale nie możecie mówić Sansgranie, bo Sansgranie jest... jest piekielną nazwą. SCP opowiadanie. Tak, SCP opowiadanie. Nie, ani Sansgranie, ani APAP, tylko SCP opowiadanie. Gdzie jest moja prawa? Tu jest moja prawa. Dobra, to jest odwieczna walka. APAP versus IBUM. I SCP opowiadanie versus Sansgranie. Chyba wiemy, co jest odpowiedzią. So, you chose to die here. Very well. Kurdeły, akurat mi pieniążków na koncie zabrakło. No to spokojnie, Zeryn, jakby poradzimy sobie. Dzisiaj po prostu chcę wam pokazać ten artykuł z foliarskiej strony. Globalna świadomość, jedna prawda nie istnieje. I jakkolwiek się z tym zgadzam, to nie zgadzam się z tym, że nieznana fundacja SCP i jej badania obiektów anomalnych łamiących zasady prawa naturalnego z sekcji za kurtyną 14 kwietnia 2020. I możliwość komentowania została wyłączona. No ciekawe, ciekawe czemu. Przeczytajmy sobie to teraz, przeczytajmy, bo to jest zacny. Jakby ja chcę w ogóle ogarnąć, jakie oni mają tutaj inne artykuły, nie? Jakby mistyczny 11 września, okej, dobra. Oni nawet zrobili sekcję na teorię 9-11. No kurwa, wcale to nie SCP, to nie uniwersum pisarskie, no. O, pchajmy ideologię. Nie, zamierzam. Moja ideologia jest taka, że... nieznana fundacja SCP, jej badania obiektów, a to jest moja ideologia. Tak to działa. Foliarze już po ciebie jadą. O nie. Ja się cykam, ja się teraz cykam. Okej. O, Jakub, witamy w szamanach. Szaman jest akurat najlepszą ofertą. Papieżowa nastała. Okej, przepraszam, gdzie jest moja kazu? Dziękuję, Jakubie, za dołączenie do szamanów i za wsparcie. Już dostępny film, który będzie dopiero za tydzień, o sprawie, którą nagrałem 3 miesiące temu i... Dobra, jest 38. Czy ty właśnie zagrałeś 4 pory roku Vivaldiego? Pogjump! Tak, to dokładnie tak. Dobra, dziękuję. Nie musicie mi klaskać za moją piękną grę na kazu. Doktor Pio gra lepiej na kazu niż ja, więc no, nie, jakby, jak on przyjdzie. Folia, która ich chroni, też jest SCP. Folia, która ich chroni, też jest SCP, bo jest ona anomalna, chroniąc ich. To jest ciekawa teoria. Przecież każdy wie, że fundacja SCP istnieje naprawdę, jak można być takim ignorantem, otwórz oczy na świat. Zapewne mało z was słyszało o fundacji SCP. Rozwinięcie skrótu to Secure, Contain, Protect, co tłumacząc na polski oznacza zabezpieczać, przechowywać, chronić. Czym jest ta fundacja? Jest to potajemna organizacja, o której wiedzą rządy całego świata, mająca na celu wyłapywanie i przechowywanie obiektów anomalnych. Dobra, okej, mamy już poważny start. Wyobraźcie sobie, że wasza biedna 60-letnia babcia wchodzi na tą stronę. Już ciarki, już się ręce trzęsą, Nie mam pojęcia, ha, SCP Foundation, go brr, dokładnie. Fundacja SCP, będę mówił SCP, bo wyobrażam sobie, że osoby, które to pisały, właśnie czytają to w sposób SCP. Okej, dobra, let's go. Fundacja SCP to tajemna organizacja, to już wiemy, której rządy światowe powierzyły zadanie zabezpieczania i badania istot, miejsc oraz obiektów anomalnych, które łamią zasady prawa naturalnego. Tell me that's a joke, please. Nie, to akurat, to nie jest żart. Ktoś to napisał na poważnie. Obiekty te nazywa się także SCP... Wow, serio nazywa się... Wow, obiekty się nazywa SCP... Wow, nie wierzę. Niemożliwe. Jako, że do każdego można się odnieść poprzez jego identyfikator numeryczny. Niektóre z takich obiektów, jeżeli pozostawione samym sobie, mogą zagrażać ludzkości bądź jej pojęciu normalności. To jest element jakby kanonu zepsutej maskarady. Foliarze dowiadują się o fundacji SCP. I wtedy to się dzieje. O, Debbie, czuję się jak na live u Avizo, gdy przegląda forum braci samiec. Dokładnie, to jest powiedzmy coś takiego.
Tylko że nie grożą mi nożem jeszcze. SCP-055, czyli coś, o czym nie wiemy, czym to jest. SCP-087, klatka schodowa, która najwyraźniej wiedzie nieskończenie głęboko. Socjalizm, komunizm, Putin. 173. Żelbetonowa humanoidalna statua pomalowana farbą w sprayu. Obiekt pozostaje... Okej, okay, wy to wszystko wiecie. Wy to chyba wszystko wiecie, nie? 1.60... O, tego akurat nie wiem. Mulcz, który teleportuje się do płuc każdego, kto zbliży się do obiektu w sposób agresywny lub mającego na sobie kombinezon przypominający ten noszony przez GOC, rywalizującą organizację. Foliarze ogarniają przynajmniej, że istnieje coś takiego jak GOC. Nice. Dawniej obiekt stanowił łagodne... Co? Łagodny krzyk, okej. Okay. Które teleportowało osoby na nim siadające, a agresywna zmiana charakteru zaszła po tym, jak funkcjonariusze GOC włożyli obiekt do rębaka. Co tam się dzieje? Alanix, dziękuję za pierwszego donate'a w takim razie. Cieszę się, że mogę być twoim pierwszą osobą, do której donate'ujesz. Co to jest, bo dopiero przylazłem? Czytamy na stronie dla foliarzy, czym jest SCP. Nieznana fundacja SCP i badania obiektów anomalnych. Ludzie w to wierzą. Ludzie w to wierzą. Nie tykaj lekarza, tak. Z tego skipa z 1.6.0.9 było chyba strasznie dużo memów, że GOC nie potrafią walczyć z krzesłem i krzesło ich w ogóle owaliło. Przestań pierdolić i zakładaj OnlyFans. Maybe. Damn, sounds legit. Ale właśnie to mi się bardzo podoba, że to brzmi tak legitnie. Oczywiście, automat... Znaczy dobra. To jeszcze brzmi całkiem okej. Okay. Wróćmy ich do 3001 or something. Tak, właśnie, jakby... Okej. 055 jeszcze brzmi okej. Okay. 087 brzmi legitnie. 173 tak samo. Przecież może być jakiś robot albo coś. 1609. Globalna koalicja okultystyczna nie może zniszczyć krzesła. Okej, to jeszcze. Ale na przykład weźmy sobie SCP, nie wiem, 3001. Luxio wrócił. Cześć Luxio, co tam? Niech oni biorą to na poważnie, to ludzie cię znajdą i będą cię torturować. Trochę się tego cykam, nie? Ale tak, na pewno istnieje doktor... Nie, dobra, to akurat jest smutne. Doktor Scranton jest bardzo smutny. Ploik, hejka, co tam? 682, na pewno istnieje 682, którego po prostu nie da się zniszczyć. To jest jaszczur, który wpieprza wszystko. Zdecydowanie. Karyny ci drzwi wyważą, tak będzie. I w ogóle, Fundacja SCP... SCP Taker, tak, jestem SCP Taker. Ale zauważcie, że jakby oni ani trochę nie robili researchu. To jest po prostu dosłownie skopiowane z Wikipedii. Wszystko tutaj jest jakby... Okej, okay, dobra. 055, 087, 173, 294, okej. Okay. A gdybyśmy weszli na Wikipedię, to ups. Nie, to wcale nie z Wikipedii. Jajks! Tylko, że oni jedyne co zrobili, to po prostu zmienili, że to jest witryna, nie? Jakby pominęli to, że w ogóle to jest strona, że to jest coś, co ludzie piszą od parunastu lat. I po prostu byli jak, tak, to istnieje, zdecydowanie. Czytaj dalej, coś przekonasz, dlaczego nie wspomnieli o pisarstwie. Okej, okay, dobra. Istnienie obiektów SCP jest utajnione przez fundację SCP, celem zapobiegania wybuchowi masowej paniki i umożliwiania cywilizacji ludzkiej normalnego funkcjonowania. Hehe, bo wiecie, 4 fucking pixels, that's what she said. Okej, wracamy. Po odkryciu obiektu SCP, fundacja rozdysponowuje agentów, którzy... albo pozyskują obiekt i przetransportowują go do jednej z placówek organizacji, albo zabezpieczają go na miejscu, jeśli jego przeniesienie jest niemożliwe. Po zabezpieczeniu obiektu naukowcy fundacji SCP poddają go badaniom. Więźniowie, których pozyskuje fundacja, nazywani klasą D, są wykorzystywani do wchodzenia w interakcje z obiektami SCP, gdyż te mogą stwarzać zagrożenie, a klasa D traktowana jest jako zbywalna siła robocza. To prawda, umiecie czytać. Brawo. Brawo. A co z Apolionami? Jak nikt nie wie o Apolionach. Oni jeszcze nie weszli na taki etap, żeby wiedzieć o Apolionach. Robimy jasne strony i spamimy gdzie... Nie spam. Nie ma sensu. Poza tym oni włączyli tutaj i tak komentarze. Nie wiem, przewidzieli przyszłość. Wykradli jakieś SCP, żeby ogarnąć, że ja to nagram. Będę streamował i oni wiedzieli po prostu i dlatego wyłączyli komentarze. Ale mam zrzut ekranu z komentarzami, które tam były, więc jakby ludzie w to serio wierzą. Jaki jest mój ulubiony SCP? Wszystko macie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, to na serwerze na Discordzie
mamy zakładkę FAQ, czyli często zadawane pytania. I tak naprawdę tam to wszystko jest. Są to najprzeróżniejsze rzeczy od zwykłego tostera, który potrafi sprawić, że sam myślisz, że jesteś tosterem, po niebezpieczne byty zdolne niszczyć świat. Zróbmy tak, powiedzmy, że ta fundacja odpowiada za bajzel w tym roku. Dajmy im listę rzeczy do zrobienia, aby przetrwać, ale bez mówienia im, że to lista sposobów na śmierć w fundacji. Tak, niech foliarze włamują się do placówek SCP i robią to, co ja opisałem w filmie Sposoby na śmierć w fundacji. O! Tak, niech to robią. Gdzie ja skończyłem? A, zdolne zniszczyć świat, tak. I w tym momencie wasza 60-letnia babcia już... jakby już dostaje ataku. Dostaje już ataku. Bo nie wie, nie rozumie. To przekracza ludzkie pojęcie. To przekracza ludzkie pojęcie tego w ogóle, co mogę sobie wyobrazić. Konflikt. Z jednej strony czuję, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony wie, że to jest internet, a wszystko, co jest w internecie, jest prawdziwe, więc musi w to wierzyć. Wtedy po prostu ciągnie ją tak na lewo i na prawo. Każdy obiekt jest nazywany SCP numer seryjny, na przykład SCP-001, i jest przechowywany w tajnych placówkach, często w specjalnie zabezpieczonych celach. Robi się tak, bo rządy nie chcą, by ludzie wiedzieli o obiektach anomalnych. No to oczywiście. Powiedz, że SCP-2521 ten... Oh fuck! SCP, którego nazwy nie można wymawiać, mnie oszczędził jeszcze na szczęście. Emil, o, witamy w kultystach. Dzięki za wsparcie czy za wspieranie? Jedno w sumie, drugie to samo. Fundacja ma własne oddziały militarne, mające na celu złapanie SCP, gdyby ten uciekł. Co parę razy się zdarzyło. Parę razy się zdarzyło. Parę razy coś im uciekło. Parę razy coś tam, nie wiem. Jajk, coś tam 0961A, nie pamiętam, ale były jakieś incydenty, nie wiem. Co ty myślałeś? Przecież SCP-049 wymyślił szczepionki. No, dlatego właśnie Karyny go nie lubią. Do testowania obiektów wykorzystuje się personel klasy D, czyli ludzi skazanych na śmierć, których fundacja, oczywiście za zgodą rządu danego państwa, zatrudniła u siebie. Tak, SCP-001 Loka jest bardzo dobrze zabezpieczony przez fundację, tak? Przecież, no jakby kocham zabezpieczać koniec świata. To jest moje hobby. To jest to, co robię cały czas. Jakby po prostu nie, ja po prostu mówię mu nie. Po prostu mówisz mu nie i nie wolno. No bo po prostu jakby w konstytucji masz, że nie wolno robić końców świata i on mówi: no nie, nie wolno. Po prostu i tyle. Koniec. Jakby 2020 rozwiązany, po prostu mówisz nie koronawirusowi i po prostu koniec. Wojny? Nie, po prostu powiedz nie i tyle. Tak wszystko się rozwiązuje, oczywiście. Nie tykaj foliarza. Wystarczy nie umierać, właśnie, po prostu nie umierajcie i tyle. Rebelia chaosu to foliarze, zapewne. Nie, kościół zepsutego Boga to foliarze. Oni pewnie używają folii. Jestem pewien, że oni używają folii, żeby robić swoje stroje i tego typu rzeczy. W internecie można znaleźć rzekomą Tu się zaczyna prawdziwe mięsko tego artykułu. Można znaleźć rzekomą stronę fundacji. Jest ona... tutaj jakby zaczyna się teoria, która rozwaliła mi mózg. Teoria, która jest naprawdę godna takich foliarzy. Uwaga. Jest ta strona, ta SCP Wiki, czyli jedyna strona tak naprawdę, na której są informacje. Jest ona przepełniona raportami odnośnie obiektów przetrzymywanych przez fundację, które grupa śmiałków zdążyła ukraść. I ja nie wiem, skąd jest ta informacja i z kim są ci świadkowie, czy to rebelia chaosu, rebelia foliarstwa. Fundacja jednak szybko pozbyła się ich i przejęła stronę, wmawiając wszystkim, że jest to strona o fikcyjnych rzeczach, które piszą ludzie z całego świata. By uwiarygodnić to, przeredagowała stronę tak, aby wyglądała na rzeczywistą stronę zrzeszającą autorów, dodając m.in. zakładkę do dyskusji, przeredagowując część raportów tak, by wyglądały na żartobliwe, lub dodając obiekty joke, z angielskiego żart. Jakby cały ten artykuł to jest joke z angielskiego żart. Poza tym, czym się tutaj różni przeredagowanie raportu, by wyglądało na żartobliwe, lub dodając obiekty joke? Jakby wydaje mi się, że to jest jedno i to samo. I skąd w ogóle im się wzięła ta teoria, że ludzie po prostu wykradli te obiekty? Tak, ci foliarze, oni po prostu wykradli te obiekty, spisali je i potem fundacja ich zabiła. I to są, nie wiem, to są po prostu... To jest moja teoria. To są po prostu wnukowie tych foliarzy, którzy przeżyli i fundacja ich nie dopadła. I oni teraz na światło dzienne wyciągają te informacje. No tak to działa, no. Kochani, nie oszukujmy się, to jest cała prawda.
Obiekty joke, na przykład świrus. Nie, świrus... Nie wiem, czy mogę świrusa nawet nazwać obiektem joke, ale świrus jest najcudowniejszą rzeczą, jaka spotkała życie i świat. SCP-500 uleczy koronawirusa na... Właśnie, foliarze, ej, właśnie, jeśli SCP istnieje, to czemu nie wyleczycie koronawirusa SCP... Halo. Czemu tego nie zrobicie? Halo. Parafa. Chciałem pozdrawiam piwnicę i ten mam urodzinki, więc mógłbyś pozdrowić mnie. Ej, to fajnie, pozdrawiam cię jak najbardziej. Wszyscy 100 lat dla parafa. Czekaj. Śpiewamy. Happy birthday to you. To jest właśnie to, kiedy przez przypadek powiesz na streamie, że masz urodziny. I wtedy nagle streamer stwierdza, że ej, dobra, śpiewamy 100 lat, śpiewamy. Dużej części raportów jednak nie udało się fundacji przeredagować, więc utajniła tam niektóre informacje. Tak więc wchodząc na tą stronę, na tę stronę, ortografia wyszła, że... Mój tata pracuje w SCP i cię zbanuje w grze życie. Jesteś zbanowany. Tak będzie. Tak więc wchodząc na, to, na tę stronę, mamy okazję przeczytać raporty, jednak wiele rzeczy jest tam utajnianych i jest to zaledwie procent prawdziwych raportów. Czyli te wszystkie usunięto, te wszystkie czarne kwadraciki, myślicie, że to dlatego, żeby lepiej się czytało i żeby wprowadzało to aurę tajemniczości? Nie, to naprawdę są tajne informacje. Tajne informacje, gdzie pozyskano ten obiekt, albo tajne informacje, jak nazywa się doktor, który przeprowadza te badania, ale jakby napiszemy, że obiekt morduje ludzi i że wydarzyły się incydenty tutaj i tam, ale nie, nie możecie wiedzieć, jak ma na nazwisko doktor Kowalski. Nie wolno, doktor Kowalski nie ma nazwiska. Parafa, cringe'owe to było. Wiem, jakby chciałem ci pokazać właśnie jak to jest, jak wchodzisz do restauracji i mówisz, że masz urodziny. Tylko że to jest stream i to jest gorzej, bo wszyscy się przyłączają, bo wszyscy nie czują tego cringe'u. Tylko ty czujesz ten cringe. Zachowali też nas na tej stronie odpowiednie zabezpieczenia, między innymi obrazy powodujące śmierć osoby, która będzie chciała poznać raporty aż za bardzo. Ej, serio? Naprawdę? Ej, umrzecie jak to zobaczycie. Umrzecie. O, fuck, umarłem. Umarłem. Ten obraz sprawił, że umarłem w środku. Ja jestem teraz pusty, tak jak tamten donate. Game over. Jakie ładne. To są fraktale. Jeżeli wygooglecie, czym jest fraktal, wygląda to bardzo pięknie, dokładnie tak jak to. SCP-008 jest świetnym lekarstwem na koronę. Oczywiście, tak. Jakby macie wirusa, ogarnijcie innego wirusa, żeby był silniejszy i żeby zamieniał ludzi w zombie. Czarne kwadraciki to nowy wróg foliarzy. Tak, ewidentnie. Jakby cenzura, przepraszam, cenzura. Nie wolno cenzurować, jakby zabraniacie, to jest ich prawo, żeby wiedzieć. Jakby oni muszą wiedzieć wszystko. Każecie im nosić maski, jakby wpływacie na ich prawa. Nie wolno tak. Tu się jebni. Jeśli chcecie, możecie wejść na rzekomą stronę fundacji, jednak jak mówiłem, znajdziecie tam niepełne i ocenzurowane raporty. Lub takie, które mają wam wmówić, że fundacja nie istnieje. Prawda! Prawda! Jest jednak inna! Prawda jest inna! Zapamiętajcie sobie! Maski są złe! Fundacja... O, fuck! Nie to, to! Fundacja SCP istnieje! Okej, okay. Wracając do komentarzy. Są tylko dwa. O, 19 ciarz, okej, dobra. Witam, świetny artykuł, naprawdę otwiera oczy na to, co jest przed nami utajane. Zgadzam się z panem Mariuszem, zgadzam się, w 100%. Pani Barbara. Nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać na świecie, straszne, co rząd przed nami ukrywa. Straszne, przerażające. Ale pani Barbara, to jest, wyobraźcie sobie, to jest po prostu, to jest wasza babcia, która wchodzi na ten materiał i jest jak, tak, ja, to jest w internecie, więc ja w to wierzę. Dokładnie. Global Awareness Poland, czy oni mają jakąś, nie wiem, sekcję angielską oryginalną czy coś? Że to jest polska wersja? O nie, joke. Najpierw mówili nam, że to wirus, potem, że pandemia. W końcu okazuje się, że to ogólnoświatowy test na inteligencję. Nie chcę na to patrzeć. Yikes. Ja nawet nie chcę na to patrzeć. Jak słyszę hasło globalna świadomość, to mnie chuja nowe rosną. I jakby to jest chyba... To jest pisane tuszem z kłów jadowych, mam wrażenie. Oni są kolejną wrogą organizacją dla fundacji, ewidentnie.
O nie, Deep Web, o nie, Deep Web, o nie, Deep Web, tylko nie Deep Web. Powiem wam ciekawą historię, że kiedyś jak jeszcze w gimnazjum byłem, to coś tam surfowałem po Deep Webie i znalazłem jakby, trudno było znaleźć coś ciekawego tak naprawdę. Najciekawszą rzeczą, jaką znalazłem, cały po prostu katalog, cała strona zapełniona wszystkimi sezonami My Little Pony. I to było najciekawsze odkrycie w moim życiu. I wtedy stwierdziłem, że okej, to jest szczyt moich odkryć, ja na Deep Webie nie znajdę już nic ciekawszego.